Myślę, że pamiętacie, co w ostatnich czasach, miesiącach ja mówiłem. Chciałbym wrócić do tego samego tematu, ale krok zrobić dalej. Żeby zrozumieć ten temat, który dzisiaj mam, ja go powiem od samego początku, jak go nazwałem. Chciałbym spytać, czy chcesz być nazwany umiłowanym synem Boga? Czy chcesz tego? Wiecie o tym, że mówiłem o niemowlakach, mówiłem o dzieciach, wspominałem o młodzieńcach, wspominałem o tych 12-latkach Pana Jezusa. Przypomniałem sobie, bo mam to napisane, oczywiście powiedziałem trochę, więcej mam w swoich notatkach. I zacząłem zastanawiać się nad tekstem, który studiujemy w czwartki, w 8 rozdziale Listu do Rzymian. I tam jest takie słowo napisane w 14 wierszu, wszyscy go dobrze znacie. Ci, którzy mają Ducha Chrystusowego, są synami Boga. I to mnie troszeczkę pozwoliło, żeby zastanowić się nad tym, jak podejść do syna. Czy my mamy właściwie obraz syna, bo każdy z nas albo jest synem, albo był, albo miał, albo ma gdzieś w rodzinie, także najczęściej te relacje są odnoszone do ludzkich stosunków i nasze pojęcia są z tego kręgu naszego rodzinnego wzięte. I robiłem coraz większe oczy, kiedy przyglądałem się synostwu Bożemu. I chciałbym wam dzisiaj to przedstawić w takiej historii, która jest zapisana w drugiej księdze Samuelowej, żeby zobrazować. Chciałbym nadal podkreślić ten temat, który tak blisko mi stoi. Czy chcesz, żeby Bóg powiedział do ciebie, jesteś moim synem umiłowanym? To są takie przypadki, które zdarzają się w Piśmie, czytamy i żeby zrobić troszeczkę tak jak z tą piszczałką, którą mogliście zapamiętać, z tym całym planem Joaba i próbą oszukania króla i podstępami diabelskimi, no to można tak małe dzieci zwieść bardzo szybko. Wiecie o tym, że one są podatne na taki grunt, że można im potrajlować, trochę bajeczki poopowiadać i macie już z dziecka zrobionego swojego naśladowcę. Przyjrzyjmy się 19 rozdziałowi drugiej księgi Samuela od 1 do 8 wiersza. Będziemy powoli czytali, żebyśmy dokładnie zrozumieli treść. Gdy tedy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem. Zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. Toteż wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Wtedy Joab poszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek, i życie twoich żon i życie twoich nałożnic. Okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my byśmy dziś wszyscy poginęli, wtedy wydałoby ci się to słuszne. Lecz teraz wstań, wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeśli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy tobie dzisiejszej nocy ani jeden. To zaś będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia.
Wstał wtedy król, zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi, oto król zajął swoje miejsce w bramie. Toteż przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem, a gdy Izraelici zbiegli, każdy do swego namiotu. Czy to pasuje do mojego kazania, które chciałbym przekazać wam dzisiaj, do słowa, które zaczerpnąłem z Nowego Testamentu? Czy to pasuje do listu do Rzymian, czy to pasuje do mnie? Może krótko dla tych, którzy mało znają historię Dawida i Absaloma i Joaba, może krótko coś na ten temat powiem. Absalom to jest człowiek według ludzi prawego serca. Według ludzi prawego serca. Według Dawida tak nie jest i według Boga też tak nie jest. Ale Dawid to był tym synem, który mógł się ubiegać o jakieś następstwo tronu. No, był młodym, ładnym, rozwiniętym. Jest napisane, że on był piękny po prostu. Tak? No, rzadko się zdarza, żeby taki wojownik był. I ten wymierzył sprawiedliwość swojemu bratu za to, że zgwałcił jego siostrę. Wymierzył mu taką dobrą, dyscyplinarną karę i go zabił. Amon. Musiał przez jakiś okres czasu uciekać, dlatego że to się królowi absolutnie nie podobało, królowi Dawidowi, no i on uciekł. Ale po jakimś czasie podstępem sprowadza go Joab do Jeruzalem, gdzieś tam najpierw na bok, później go do jego domu przyprowadza. On organizuje cały pucz, cały strajk, cały, powiedzmy, no, bunt przeciwko królowi. W tym synu nie widzimy nic, co by się mogło królowi podobać. Za wyjątkiem jednej rzeczy, że był jego syn, którego szanował. Nawet nie kazał mu przed swoje oblicze przychodzić. To był Absalom. Kim jest Joab? Joab jest dowódcą wojsk Dawidowych i to jest ten, który prowadzi wojny Dawida i zwycięża, i zdobywa, i wszystkie trofea, które robi, oddaje królowi. Czyli taki bardzo przyzwoity dowódca. Kończy się ta historia Absaloma w ten sposób, że Joab wściekły jest na Absaloma i wymierza mu sprawiedliwą karę. Sprawiedliwą, tak, po ludzku mówiąc, bardzo sprawiedliwa kara. Amon za bunt przeciwko królowi w instrukcji i regulaminie wojskowym ponosi śmierć. Z własnej przyczyny. Nie był winien Absalom. Absalom go po prostu zabił. A to, że był zły na niego, to widać to wtedy, kiedy bierze tam kilka włóczni, przebija mu serce, wtedy, kiedy on jeszcze wisi na tym drzewie. Nie jest to historia taka ciekawa. I widzimy króla Dawida. I z tej lekcji mamy wziąć sobie taką miłą rzecz i miłą woń, która jest, nazywa się, chcecie nazwać swoim synem. Synem Boga. Czy ta historia pokazuje nam na jedną rzecz u króla? Król bardzo mocno przeżywa śmierć swojego syna. To widzimy, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. To nie jest żadna sztuczna forma tego króla. Tym samym podważa autorytet całego wojska, podważa autorytet wojennego ludu i ma poważny problem. Ale nazywa, ciekawie nazywa Absaloma. Absalom już nie żyje, stracił życie, a on go nazywa moim synem. Czy tak, jakby Absalom dla niego żył? Synowie Boga to są ci, których Duch Boży prowadzi. Czy w tej historii możemy znaleźć, kogo prowadził Duch Boży? Czy Duch Boży prowadził Absaloma? Czy Duch Boży prowadził Joaba? Czy Duch Boży prowadził Dawida? Historia jest trudna. Nie tak łatwo zająć jakieś proste stanowisko. Musimy sięgnąć do Słowa Bożego, żeby powiedzieć,
kto jest synem Boga. I nie możemy tak bardzo wziąć żadnego przykładu ani z Absaloma, ani z Dawida, ani z Joaba, ani z tych wszystkich, powiedzmy, ludzi, którzy później zostają w otoczeniu Dawida. Musimy spojrzeć na coś innego. Przyszedł jeden, i to jest Jezus, który nazwany jest w Nowym Testamencie synem. Ta zapowiedź o jego synostwie jest powiedziana do Józefa. Tak, ona ci urodzi syna, to będziesz z kobiety. Tak się wypełni to słowo. Józef ma problem, a jaki to będzie syn, jak ja z tą kobietą jeszcze nie mam nic wspólnego. Tak, ja to zrobię. Ta zapowiedź tego synostwa jest tak ważną rzeczą, że mamy do czynienia z Bożym Synem. I ten Boży Syn ma swój rytm przed Bogiem. Narodzi się z Marii Panny i wiecie o tym dobrze, że to jest jeden okres. Ten syn jest takim niemowlęciem i normalnie od piersi go odstawiła matka jego w którymś czasie. Widzimy syna troszeczkę w innym stylu, jak my jesteśmy, bo my, którzy ludzie, rozumiemy, że syn to jest ten, który ma ojca. A tu ten ojciec działa zupełnie w jakimś ukryciu, ale poznajemy tego syna. I ciekawa jest rzecz, że ten syn się objawia, występuje publicznie, dopiero mając 30 lat. O jego wcześniejszym życiu tak naprawdę nikt z nas wiele nie wie i słowo nam nie daje możliwości zrozumienia, jakim on był. Od czasu do czasu wspomina. Ostatnie jego wspomnienie jest, jak miał 12 lat, gdzie rozprawiał z uczonymi w piśmie. Ja sam przyjmuję, że on mógł już jako niemowlę rozmawiać jako syn, bo to był syn. No, nie znacie takiego przypadku, żeby... Ale traktujecie urodzenie normalnego syna, dziecka, powiedz, traktujecie go jako dziecko i wiecie o tym, że to jest dziecko. Ale widzimy ten moment u Pana Jezusa, widzimy bardzo wyraźnie, kiedy on publicznie zaczyna występować. Łukasz mówi, wziął księgę i w synagodze zaczął czytać. A Mateusz mówi, spotkał się na pustyni i najciekawszą rzecz powiedział diabeł do niego. Ty jesteś Boży Syn. Wiesz, ty możesz z tych kamieni uczynić chleb. Zjedz, najedz się. Wtedy, kiedy był głodny. Ten syn, jeśli chcesz być Bożym Synem, to musisz się liczyć z potężnym atakiem diabła. No, ładna cię wycieczka czeka. Ja wiem, że jak będziesz niemowlęciem, będziesz dzieckiem, będzie cię chronił Bóg i on cię chroni. Ja wiem, że wielu z was jest na początku wiary i nie musicie się niczego obawiać. Obok was stoi mężny, potężny Boży Syn. Ale ja chcę zrozumieć, kto to jest syn, żeby potem to odnieść do siebie i odnieść do tej historii w Izraelu. Kiedy diabeł próbuje podważyć synostwo Bożego Syna. I muszę wam powiedzieć, że nie możecie się dziwić temu, że diabeł jest dziś taki sam. On użyje wszelkich strzałów w twoją stronę, będzie tak ci przekręcał Boże Słowo, będzie ci próbował w takie wycieczki robić, żebyś tylko padł. Co on chciał osiągnąć? Przecież wiedział, że szans nie ma, bo on znał wyrok swój. On wiedział, że szans nie ma w stosunku do Bożego Syna. Co chciał diabeł osiągnąć? Chciał go postawić jeden stopień niżej. Zepchnąć go do klasy jego, w której on tam był wcześniej. Zrobić z niego niemowlęcie. Zrobić z niego niedojrzałym człowiekiem. Synem człowieczym. Zrobić z niego takim mniejszym tym Panem Bogiem. I to wielu się udaje dzisiaj nawet robić. Nie, to nie jest ten Syn Boży, to jest ten taki troszeczkę mniejszy. I niektórzy robią to, używając innych sformułowań. To nie są tylko ci, co oficjalnie mają w doktrynie, że Jezus nie jest Bogiem. Diabeł ma takie sztuczki, że tobie będzie wrzucał w twoje serce zamęt, czy to rzeczywiście ten syn ciebie zbawił? Czy to jest ten syn, który ma taką moc? Czy to jego robota? Czy to czasami nie twoja decyzja? Kiedy słyszymy takie świadectwo nawrócenia jak dzisiaj od Damiana, kiedy Bóg łamie go Bożym Słowem, to teraz muszę ci powiedzieć, Damian, czeka cię wycieczka taka dość silna i mocna.
To jest początek i dziękować Bogu za ten początek u każdego z nas. Dziękować za to, że mieliśmy czas dziecięcy. Ten tekst, który się rozpoczyna właśnie szczególnie w Księdze Mateusza. Gdybyście chcieli studiować synostwo Pana Jezusa, to musielibyście poświęcić trochę czasu, żeby przeczytać wszystkie jego wiersze. To potrzeba parę godzin. Tylko na temat synostwa. I ja jestem sam, powiedziałbym, zakłopotany, że tak mało wiem. Że tak się dowiaduję szczegółów na temat synostwa. Kiedy spojrzałem na swoje życie, to moje życie taki dziecinny bieg za Panem miało do 30 lat. I pamiętam dzień, w którym starsi bracia przyszli do mnie, zaprosili mnie na taką ewangelizację i musiałem stanąć obok doświadczonego ewangelisty i mówi, będziemy razem zwiastowali słowo. Ja pamiętam jego słowo do dzisiejszego dnia. Że Jeruzalem ma różne bramy. Jest brama śmieci, jest brama gnojna, jest brama radości, jest brama płaczu. Jest brama, przez którą wychodził Jezus. Kiedy tak widzimy Jezusa, kiedy będziemy wzmacniali się w Jego spojrzeniu, to nam się synostwo zmieni. To zobaczycie, że przestanie mieć wartość ludzka synostwa, zacznie mieć Bożą wartość. Czy Dawid zrobił dobrze, nazywając swojego syna synem? Moim synem. Czy Dawid zrobił dobrze? Kiedy przyglądamy się, że wierzący człowiek potrafi mieć takie różne zachwiania i różne dziecinne zabawy, to chciałbym powiedzieć to, co powiedział Mateusz. Miłujesz mnie? Wiesz, co to znaczy miłość? To znaczy, że musisz oberwać w twój policzek. Jeszcze jak jesteś dzieckiem. Musi ci ktoś przyłożyć. Tak powiedział Mateusz. Pan Jezus powiedział, to jeszcze nie miłość. Kiedy oberwiesz za to, że nazwę cię swoim imieniem i dostaniesz w jeden policzek. Jak nastawić drugi? No zepchnął mnie z jakiegoś miejsca. Jak nastawić drugi policzek? Zobaczcie, że Dawid ma w sobie do tego syna tą prawdziwą miłość. Ten syn nie zasługuje kompletnie na nic. Jeśli trafisz się do szkoły synowskiej twojego mistrza, to musisz zrozumieć, że jesteś niczym. Że to, co się wydarzyło w twoim życiu, te twoje pielgrzymki za Panem, to są moim dziełem. Tak mówi Syn Boży. I mówi, jeden policzek to jest trochę mało. Masz pozew w sądzie. Jesteś pozwany. Pan Jezus mówi, o co jesteś pozwany? O jedną suknię? Daj mu drugą. I zobaczysz, że w szafie nie masz nic. Daj mu nawet ostatnią suknię. Ta miłość tego ojca tutaj, Dawida, do swojego syna jest tak wielka, że gdybyś on to powiedział, Panie Boże, gdybym ja miał zginąć, ratuj mojego syna. Oczywiście wyrok Boży był wyrokiem Bożym. Sprawiedliwość została tu pokazana. Kiedy ktoś cię przymusi iść jedną milę, na przykład w małżeństwie, jesteś po 10 latach i już masz dosyć wszystkiego, a drugie 10 ci zapowiada Pan Jezus, że będzie cięższe, dołoży cię. No takiego ojca to jest ciężko poznać. Będziesz szedł za nim. A ta druga mila będzie ci milsza jak pierwsza. Może w pracy masz niedobrego szefa. Szukasz zmian. A może zrozumiesz, co to jest synostwo i poprosisz go o jeszcze gorszego szefa. Może ci się nie podoba w domu rodzinnym ktoś. Może ten brat jest taki zły, jak ten z 15 rozdziału Księgi Łukasza. Pracowity. On ciebie nie rozumie. Zobaczcie, jakie przestrzenie porusza Pan Bóg jako Boży Syn, żebyśmy zrozumieli synostwo. Kiedy zaczął tak poruszać, popatrzyłem na siebie i znalazłem wiele punktów,
gdzie to, co mnie myślałem, że mam, to i to wypadło. Kiedy zobaczyłem na tą historię, ja już nie będę jej przedłużał, dlatego że nie ma na to czasu, żeby dzisiaj wam mówić o wielu szczegółach. Gdybyśmy się tylko zagłębili w Ewangelię Mateusza, to byśmy musieli przestudiować 80 wierszy. Kiedy, może ja wspomnę tylko niektóre, żebyśmy umieli zrozumieć treść tej całej historii z Dawidem, z Absalomem i z Joabem. Doskonały syn ma doskonałego ojca. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest ciężka droga. Pan Jezus mówi tak. Syn człowieczy nie ma gdzie by głowy schować. To była jego własność. On przyszedł do swojej własności. On przyszedł do swoich. On przyszedł do tego ludu, którego szczególnie ubłogosławił, specjalnie im wybrał, darował im piękną ziemię i nie ma gdzie by głowy schować. Czy ty masz jeszcze jakikolwiek żal, że Bóg ci coś zabrał, albo ci nie dał, albo to, co ci się należało, jeszcze wziął od ciebie? To jest lekcja syna. Gdybyśmy byli takimi ojcami, to wielu synów by trzasnęło drzwiami i wyszło z domu. Gdybyśmy byli podobni do Jezusa, to oni by nas kompletnie nie mogli zrozumieć. W 11 rozdziale tej samej Mateusza księgi, 27 wiersz. Tego warto przeczytać, bo to jest bardzo skupiająca uwaga na takim charakterze syna. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I jeden policzek, i drugi policzek, i korona, i cierpienie, i plugastwa. Wszystko zostało przez Ojca. No takiego Ojca? Czy ty byłbyś tym Ojcem, który pozwoliłbyś swojemu synowi na coś takiego? I czasami jako wierzący ludzie się buntujemy, ale tutaj mamy w tym wierszu napisane i nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. I musiałem w tym miejscu stanąć i powiedzieć, Panie Boże, jak ja mało Ciebie znam jako Bożego Syna. Słuchajcie, nawet Golgota, nawet proces na Golgocie zaczął mi inaczej wyglądać, kiedy ten tekst zastosowałem do siebie. Zacząłem przyglądać się, kto powiedział w czasie sądu, rozprawy nad Jezusem, kto powiedział, że On jest Bożym Synem. A kto powiedział, że On jest Synem Człowieczym. A kto powiedział, że On jest Chrystusem? I zobaczyłem, że to było smutne. Kiedy ojciec musiał usłyszeć, a dwie rzeczy są takie bardzo ciekawe w Ewangeliach napisane. Jedna rzecz jest na górze przemienienia, wszyscy to znamy, tam się głos odezwał. Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie. Kiedy chrzczony był Pan Jezus przez Jana Chrzciciela, to wtedy też się niebo otworzyło. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale jest jeszcze jedno zapisane, takie same wypowiedzenie w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Ten jest Syn mój umiłowany, a oni myśleli, że zagrzmiał. Czyli możesz słyszeć grzmoty i nic nie rozumiesz. A Piotr mówi, my słyszeliśmy to, jesteśmy świadkami na własne uszy to, żeśmy usłyszeli. Ten jest mój umiłowany syn, tego słuchajcie. Dlaczego tak istotą rzeczy jest, komu chce to objawia, komu nie chce to nie objawia. Niektórzy myślą, że własnymi siłami przejdą z dzieciństwa, z niemowlęctwa, z młodości do prawdziwego synostwa. No i myślę, że ta chęć nasza własna musi gdzieś się schować w tyle. Taką chęć miał Joab być naprawdę dojrzałym, sprawiedliwym, dobrym mężem i robi coś wbrew królowi. Czy królowi zaszkodziłoby to, gdyby Absalom został przy życiu? Na co czekał król od Absaloma? Na jedno słowo. Na przepraszam.
Królowi było ciężko się pogodzić z tym, że Absalom nie żyje. Nie usłyszał tego. Był tak zbuntowany przeciwko Panu Bogu. I ten okres synostwa, wiecie, jak kiedy on się zaczyna. Wtedy, kiedy syn zaczyna dojrzewać. To taka wyraźna forma. Niech się cieszą ci, co synów nie mają, a ci, co mają synowie, niech poczekają, że będą mieli tam 15, 16 lat. Dobrze, Damian, żeś powiedział. To był taki okres. Chcesz być synem, chciałeś być synem. I ten syn poszedł w niewłaściwą stronę. I Absalom zrobił to samo. Nawet zdarzyło mu się, że on zaczął walczyć ze swoim ojcem. Czy nazwać takiego syna Absaloma moim synem? I chciałbym ci zadać to samo pytanie. Czy spodziewasz się, że cię Chrystus, Boży Syn, który gwarantuje twoje zbawienie, czy cię nazwie mój syn? Czy zdążysz go przeprosić? Czy skrócić musi twoje życie? Z tej historii wynika, że Bóg wymierzył sprawiedliwość Absalomowi. Kiedy zobaczycie, że w Ewangeliach jest moment, kiedy Jezus, Boży Syn, wymierza wyrok przeciwko temu rodowi, który go zdradza i nazywa go: jesteś synem Belzebuba. W tym momencie pada wyrok ze strony Syna Bożego. Wiesz, kiedy zapadł wyrok ze strony Dawida? To Dawid przygotował 20 zbrojnych sił, żeby zabić Absalom. Tego byście się nie doczytali. Nie chcielibyście o tym usłyszeć. Że to Dawid szykuje Joaba, Dawid szykuje Seruję, Dawid szykuje Gitaja, Itaja Gitejczyka. Dawid lud zbrojny ustawił, żeby odjąć życie Absalomowi. I ma żal do Joaba, ale ten żal łagodzi w pewien sposób. To jest taki czas, w którym chciałbym powiedzieć przez to, że jeśli chcesz się uczyć synostwa, to masz do czynienia z świętym Bożym Synem. Jeśli chcesz być Jego synem, to masz Jego wymiar w 100% mieć. Nie masz żadnego wytłumaczenia, nie poddając się pod tą wielką szkołę Bożego Syna. Tak jak On jest łagodny w zbawieniu, tak jak On jest łagodny w prowadzeniu, tak jak On jest łagodny w swoim arcykapłaństwie, tak jest sędzią w twoim synostwie. Czy dostatecznie ta historia o Absalomie jest wyrażona w tym, że to boli Bożego Syna? Każdy sąd. Jeśli miałby wypowiedzieć nad tobą wyrok, mój miły, żeby tu nie obrazić nikogo, wymyśleć jakieś imię, mój miły Absalomie, nie ma takiego wśród nas. Musisz zginąć, zakończyć twój bieg w momencie, kiedy nie pokutowałeś z twojego grzechu. Miałeś rację. Po ludzku miałeś rację. Naprawdę miałeś rację. Po ludzku przytaczałeś mi wszystkie paragrafy mojego prawa. Miałeś rację. Ale miłości ci zabrakło. Nie kochałeś mnie, mojego ojca, tak jak ja sobie tego życzę. Wszystko dostałeś od mnie. Chciałeś złożyć ofiarę, ja ci dałem na tą ofiarę. Chciałeś mieszkać w domu królewskim, ja ci dałem to mieszkanie. Chciałeś jadać ze stołu królewskiego, jadałeś ze stołu królewskiego. A dziś muszę wypowiedzieć wyrok. Przyszykował 30 czy 20 tysięcy zbrojnego ludu. Ustawił najlepszych wojowników na samym czele. I przykazał im jedną rzecz. Uważajcie na Absaloma. Wiesz, co przykazał? Wiesz, czego się Dawid spodziewał? Dawid się spodziewał, że Absalom rzuci broń, jak zobaczy wojsko, stanie i mówi: zaprowadźcie mnie do króla. Chcę mu coś powiedzieć. Miłuję. I chciałbym was z tym pytaniem zostawić, czy zrozumiałeś trudną księgę, trudny rozdział w życiu Dawida. Miłość Dawida jest nieograniczona. Chciałbym ci powiedzieć, że on kochał Absaloma i on się absolutnie zgadzał z tym, że po śmierci Absalom nadal jest jego synem. To wyraźnie. Mój synu, mój synu. Absaloma już nie było przy życiu.
Twoja droga się za Bogiem nie kończy. Twoja droga się rozpoczyna. Masz twardy kawałek przed sobą. Ja myślę, że każdy z nas powinien ucieszyć się z rozdziału 8 listu do Rzymian. Jak Pan Bóg pozwoli, to wrócimy dalej, bo jest jeszcze dalsza droga dla wszystkich Bożych dzieci za Panem. Ja nie chciałbym Cię zniechęcać do tego, wręcz odwrotnie. Nie chciałbym tej historii rozszerzać, tylko chciałbym, żeby w tej historii zrozumieć tego Dawida, który ma syna, go kocha, miłuje go i spodziewa się od niego, że on przyjdzie do niego i powie: Ojcze, zgrzeszyłem. Tak jak zrobił ten marnotrawny syn w Łukasza Ewangelii. Wypisz, wymaluj, jest to samo. Na to czekał jego ojciec. Nie doczekał się, czy przestał być jego synem. Wiecie, co powiedział po jego śmierci? Synu mój, wolałbym miał umrzeć jak ty. Może to trochę smutnie brzmi ta historia, może niezbyt zachęcająco, ale żeby zachęcić do lepszego dzieła w Chrystusie, to musimy to zrozumieć. Ja chciałbym, żebyście zrozumieli, żebyście zmienili swój sposób rozumowania, może komuś to się uda, z ludzkiego rozumowania o synostwie, z takiego dziecinnego, z takiego małostkowego, na potężnego Boga. Spójrzcie na Bożego Syna, zobaczcie, co On mówi, zobaczcie, co Słowo Boże mówi o tym potężnym naszym Zbawicielu. Nie będziecie mieli żadnej wątpliwości, że kroczycie u boku wyśmienitego Króla. Tam miejsce znaleźli wszyscy ci, którzy z łaski Bożej jeszcze żyli w tym czasie, kiedy On płakał nad swoim Synem. Nie chciałbym życzyć, żebyś Ty był powodem płaczu Twojego Zbawiciela, Bożego Syna. Niech nam Pan Bóg pozwoli zrozumieć, że Golgota pokazuje, że tam idzie Boży Syn. I za to, że tak Go zobaczyli i zrozumieli, dostawił śmierć. Kto przyjął przestępstwa Absaloma na siebie? Dawid. Wyraził to klarownie i bardzo dokładnie. Absalomie, synu mój. Po ludzku mówiąc, Absalom skończył źle. I nikomu nie życzę przedwczesnej śmierci z powodu nieposłuszeństwa i z powodu niepokutowania i z powodu nieprzeproszenia Syna Bożego. Amen. Powstajmy, podziękujmy za słowo, które mogliśmy usłyszeć.